Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne koziorożce na czytaniu ogólnym na miesiąc listopad bieżącego 2021 roku. Dzisiaj zrobimy sobie rozkładzik przy pomocy talii, tarot mityczny. Tak wygląda, o, duże, wielkie pudełko. Tak wygląda ta talia. Ona jest wraz z podręcznikiem, w którym są po kolei przedstawione karty, opisane ładnie. Następnie wylosujemy sobie jedną kartę afirmacyjną z serii Potęga myśli, odnajdź siłę w sobie. I na zakończenie jedna myśl, tutaj te małe aniołki, tak zwane klucze anielskie. Przypominam, że czytanie jest ogólne, może z Wami nie rezonować, jest to normalne zjawisko, dlatego zawsze zachęcam, żebyście dodatkowo sprawdzili sobie film ze swoim znakiem ascendentalnym. Te osoby, które są nowe na kanale, które serdecznie witam, odsyłam w link, który jest pod tym filmem, przeniesie Was na stronę, gdzie znak ascendentalny możecie sobie obliczyć. No dobrze, kochani, karty są już potasowane. Teraz je tylko przełożę i zaczynamy rozkład na listopad dla koziorożca. Energia, z jaką koziorożec wkracza w miesiąc listopad. Czwórka buław. Co pomaga bądź przeszkadza? Arcykapłanka. Wasze działania w miesiącu listopadzie. Szóstka monet. Co lub kto odchodzi do przeszłości? Diabeł. O kim, o czym koziorożec myśli, co planuje, co analizuje na listopad? Sprawiedliwość. Połowa miesiąca. Słoneczko. Wasze nastawienie na całą tą sytuację, jak Wy ją widzicie, postrzegacie, jak się w niej odnajdujecie. Ósemka monet. Czynniki zewnętrzne, przyjaciele, znajomi, rodzina, współpracownicy, wieża, wasze obawy bądź nadzieje, szóstka mieczy. I moi kochani, koniec miesiąca, dwójka kielichów. No, bardzo ładne czytanie, moje kochane koziorożce, bardzo ładne. W tle czytania mamy króla kielichów, proszę uprzejmie. Rak, skorpion bądź ryba. No, jakieś uczucie do tej osoby, kochani, dojrzała miłość, fantastyczny związek. No bardzo ładne, kochani, macie naprawdę czytanie. Dla większości koziorożców dom, rodzina, kończenie jakichś trudnych spraw z przeszłości, wyjaśnianie jakichś spraw, zwłaszcza sądowych, urzędowych, i dążenie do takiej harmonii, równowagi życiowej będzie w listopadzie dla Was priorytetem. Oczywiście niektóre koziorożce tutaj, które poszukują pracy,
tą pracę znajdą, będziecie bardzo się angażować w sprawy zawodowe, skupiać się na pracy, ewentualnie niektórzy uciekną w pracę, żeby nie myśleć o jakichś trudnych wydarzeniach, na które być może czekacie w listopadzie, a które już Wam mówią, świetnie się dla Was zakończą, zwłaszcza jakieś trudne rozprawy sądowe, zwłaszcza jakieś sprawy, w które byliście uwikłani od dłuższego czasu, a które przysparzały Wam bardzo dużo nerwów i cierpienia. To jest karta diabła. To jest Wasza karta, moje kochane koziorożce, więc tutaj no, być może ta sytuacja bezpośrednio, personalnie Was, niektórych Was dotyczy. Natomiast jest to też właśnie karta takiego cierpienia, karta umęczenia poprzez zależność od czyichś decyzji, o zależność od postanowień być może sądu, tak? Uwikłanie w jakieś sprawy, nerwowy okres w życiu, trudny okres w życiu, strach, obawy. U niektórych być może to też odbiło się w jakiś sposób na jakichś uzależnieniach, tak? Niektóre koziorożce być może zakończyły terapię i tutaj świetny powrót do zdrowia, tak? Powitanie na nowo, że tak powiem, w życiu rodzinnym. Wszyscy Was wspierają, wszyscy się cieszą. Ale to tak tylko na marginesie, ale musiałam o tym powiedzieć. Natomiast ogólnie jakieś trudne sprawy, rozterki, zmartwienia, strach, obawa o coś, o pracę, o wyrok sądowy, o rozwiązanie pewnych spraw urzędowych. To wszystko idzie, że tak powiem, w zapomnienie. Toksyczny jakiś związek, tak, jakieś problemy, no, wszystko, co ten diabeł może namącić i nauprzykrzać nam w życiu. Bardzo ładnie. Jesteście w energii czwórki buław, czyli buduję podstawy dla siebie i dla mojej rodziny, żeby było mi dobrze, żebym czuł się bezpiecznie. Mam wsparcie. Zobaczcie, tutaj ten mężczyzna, który stoi po prawej stronie, w tych niebieskich szatach, ten król, on Wam tutaj patronuje w karcie tła, tak? To jest ktoś bliski, ktoś, kto darzy Was uczuciem. Powiedziałam, to może być rybka, to może być skorpion, to może być rak. Jest to osoba, która Was wspiera, daje Wam poczucie bezpieczeństwa. Być może to jest właśnie ten korzystny wyrok, jakieś orzeczenie, łaskawość, przyznanie Wam racji, no i dobra rada, wsparcie w jakiejś trudnej sytuacji, jakaś atrakcyjna oferta współpracy, pomoc, tak? Pomoc. Nie wiem, czemu mi się tak kolorystyka tutaj zmienia. Coś mi znowuż ta kamera tutaj wariuje. No, chciałam Wam zbliżyć ładnie kartę, ale widzicie, no, tak się czerwieni. No dobrze. To znaczy, że ten ogień płonie i koziorożec naprawdę tutaj ma motywację i być może teraz taki impuls do działania, żeby zrealizować marzenie o bezpiecznym zawodzie, pracy, tak? Dom, mieszkanie, rodzina, to są teraz priorytety i stabilizacja w życiu. Ogólnie, po okresie jakichś zmartwień, po okresie jakichś problemów, trudności i taki nerwowy tryb życia. Co pomaga bądź przeszkadza? Ostrożność, przezorność, tajemniczość. No tutaj troszeczkę przeszkadza chyba skrytość. Chyba to, że koziorożec nie o wszystkich swoich zmartwieniach mówił. On to wszystko gdzieś w sobie, że tak powiem, pochował, taka tajemniczość, ale też sytuacja, w której być może się znaleźliście, niejasna sytuacja, jakieś sprawy właśnie nierozwiązane, nierozwikłane z przeszłości. No i być może jest to też karta, która mówi, że koziorożec potrzebuje uleczenia, uleczenia ducha. Tutaj jest, że tak powiem, dusza cierpiąca u niektórych koziorożców, uczucia, emocje. Teraz będziecie wracać do stabilizacji, teraz, że tak powiem, koziorożec odżyje. Pełna, szczęśliwa rodzina, mocny związek, być może plany związane z domem, z mieszkaniem, z przeprowadzką, z takim pójściem w nowym kierunku, tak? Już teraz wiem, że jest mi dobrze, że niczego nie muszę się obawiać.
niczym stresować i mogę iść, przenieść się tam, gdzie będzie mi lepiej, tak? W nowe, lepsze miejsce. Czy to praca, czy to miejsce zamieszkania. No i taka ostrożność też, tak, w tej arcykapłance. Arcykapłanka jest przewidywalna, jest skryta, jest taka tajemnicza, skromna. Dlatego mówię, że niektóre koziorożce naprawdę tutaj nie mówiły o swoich problemach. Starały się same jakoś wybrnąć z tej sytuacji. Nie mówiły o swoich uczuciach, a tak naprawdę wewnętrznie być może bardzo źle znosiły jakąś trudną sytuację. I teraz tak, koziorożce, które szukają pracy, tą pracę na pewno znajdą w listopadzie. Kochani, w połowie listopada karta Słońca, czyli tutaj naprawdę jakaś świetna oferta, doskonała współpraca. Będziecie ogromnie zadowoleni, szansa zarobienia dużych pieniędzy, no i udana tutaj rozmowa w sprawie pracy, tak? Porozumienie, udana transakcja. Jesteście, wasze działania, szóstka monet. U niektórych rozliczyć przeszłość, odzyskać jakieś pieniądze, znaleźć pracę. Coś spłacić bądź no rozliczyć się z kimś, być może wy tutaj procesujecie się też o jakieś pieniądze, tak? Dostać kredyt, na przykład na zakup bądź budowę domu, mieszkania. Starać się o podwyżkę, premię, lepsze wynagrodzenie. Więc tutaj na pewno koziorożec będzie, że tak powiem, starał się robić wszystko, żeby tutaj osiągnąć swój cel. O czym myślicie? No i tak jak powiedziałam, niektórzy tutaj mogą myśleć o właśnie jakichś sprawach urzędowych, sądowych, o podpisaniu korzystnego kontraktu, umowy, przedłużenia umowy, ale też spokoju i harmonii w życiu, żeby wszystko się wyjaśniło, żeby wreszcie odczepiły się jakieś tutaj demony, które was po prostu bardzo długo uzależniały od siebie, bądź no trzymały w nerwowej, niepewnej sytuacji. Niektóre koziorożce myślą też o zodiakalnej wadze, może o małżeństwie, rozliczeniu związku, no ale raczej w pozytywnym aspekcie, bo na koniec miesiąca mamy dwójkę kielichów, dwie zakochane osoby, tak, pod spodem słońce, czyli szczęśliwa rodzina, miłość, poczucie spełnienia, zadowolenia, no bardzo ładne karty macie koziorożce, bardzo ładne, bardzo się cieszę. Musicie po prostu uspokoić też swoje myśli, być może jakaś tutaj decyzja, na którą czekacie, jakiś wyrok, orzeczenie, bądź rozwiązanie jakiejś zawiłej sprawy, pozwoli wam odetchnąć z ulgą i naprawdę odciąć się od tych trudnych spraw, zrównoważyć swoje też myśli, bo wydaje mi się, że tu niektóre z koziorożce poprzez myślenie o tych trudnych sprawach, no mogły tutaj nawet popaść w jakąś depresję, w jakieś załamanie, jakieś takie odcięcie się od bliskich, od życia towarzyskiego, no po prostu no, gnębiła was tutaj jakaś trudna sprawa. Ojej, kochani, już. Bo kawkę sobie zrobiłam. I popijam sobie, żeby tutaj mieć siłę nagrywać wam filmy. Dobrze, połowa miesiąca, kochani, karta Słońca. Tak jak mówiłam, przepiękna energia. Będziecie, odzyskacie tą energię. Odzyskacie chęć życia, radość, szczęście. Słońce to jest szczęśliwa rodzina, szczęśliwy dom, gdzie słychać uśmiech dzieci, tak? To są dobre nowiny, dobre wiadomości. Że wreszcie po tym takim burzliwym, ciemnym, nerwowym okresie, zobaczcie, no tutaj te barwy są niekorzystne, tak jakbyście z piekła do raju wyszli, kochani. Wreszcie, no, światło zagościło do waszego życia, czyli tak jak powiedziałam, świetna praca, z której jesteście bardzo zadowoleni pod względem warunków umowy i pieniędzy. Tutaj korzystne i bardzo dobre informacje odnośnie kredytu bądź jakiegoś dofinansowania, czy chodzi o mieszkanie, czy dom, być może zakup, tak? Zakup być może od dłuższego czasu poszukiwaliście i wreszcie pojawia się ta atrakcyjna, przeznaczona wam nieruchomość. To są też dzieci, więc tutaj te koziorożce, które myślały o powiększeniu rodziny, no myślę, że jeżeli będziecie się starać jak najbardziej,
Za ślubiny, czyli może jakiś ślub cywilny, na razie bez wesela, ale może tak sobie postanowiliście, więc tutaj też radość w rodzinie, celebrowanie wspólnie tego wydarzenia. No, słońce mówi o tym, że będziecie przeszczęśliwi, zadowoleni, spełnieni, radośni i po prostu odzyskacie wiarę w siebie, odzyskacie chęć, radość życia i takie spełnienie, tak. Bardzo ładna karta. Wasze nastawienie, ósemka monet. No starać się, starać się. Tutaj o pracę, ale też starać się. No, jakieś majsterkowanie, budowa, więc tutaj coś być może mówię z nieruchomością, ale też skupiać całą swoją uwagę na tym być może problemie, bądź na tej sprawie, która ma się rozstrzygnąć, kochani, w listopadzie. Więc tutaj widzę, że koziorożec bardzo pilnie kontroluje te sprawy i skupia na nich całą swoją uwagę, tak? Bo to nie tylko o pracę może tutaj chodzić, o jakieś pieniądze, mówię, rozliczenia z przeszłości, może procesujecie się z jakimś dłużnikiem, który musi Wam wypłacić jakieś odszkodowanie. Arcykapłanka może też mówić o medycynie, tak? Czyli być może gdzieś tam właśnie procesujecie się z jakimś szpitalem, nie wiem, lekarzem, bo coś tam nie wyszło i Wy macie szkodę w postaci uszczerbku na zdrowiu. Jak najbardziej, no tutaj każdy z Was dopisze sobie to, co akurat pasuje z jego życia. Natomiast co otoczenie? Otoczenie, czyli tak jakby ta druga strona, na przykład jakiegoś procesu, grunt traci pod nogami. Dla niej to jest szok, dla niej to jest po prostu zakończenie, tak? Wstrząs, ogromny, wieża. Wszelkie plany runęły. Więc tutaj, no, na pewno osoba, która była po drugiej stronie barykady, która tych nerwów tyle Wam przysporzyła, jest w ogromnym zaskoczeniu. Natomiast zaskoczeni są też bliscy, rodzina, przyjaciele. Osoby, które być może dystansowały się od Was, kochani, przez całą tą sytuację. No. Może być też taka tutaj sprawa, że zaskoczy Was jakaś informacja z zewnątrz, moi kochani koziorożce. To ten szok taki może Was dotyczyć. Być może ktoś zrezygnuje, być może ktoś odpuści, a być może właśnie ktoś złoży Wam jakąś korzystną ofertę, propozycję współpracy bądź pożyczki, jakiejś inwestycji i zdecydujecie się współpracować. Król Kielichów mówi o spokoju. O spokoju, o wreszcie poczuciu bezpieczeństwa. Uczucia tutaj się pojawiają u koziorożca. Bardzo dobrze. No, te koziorożce, które do tej pory być może w nieoficjalnej jakiejś relacji były, być może już decydują się o kolejny krok. Może być zapoznanie, przedstawienie rodzinie, już taki oficjalny związek. Natomiast w rodzinach, w stałych relacjach, w związkach małżeńskich, partnerskich bardzo dobrze. Tutaj tak jakby coś pękło, coś puściło, jakieś okowy, które trzymały koziorożca i koziorożec nie musi już o tym myśleć i naprawdę dopiero teraz pokaże, jak kocha, jak mu zależy, jak jest szczęśliwy. Jak zrobi wszystko, żeby dbać o ten związek, o rodzinę i ogólnie o te jakby prezenty od losu, można powiedzieć, tak? Które no pojawią się już od połowy listopada. Obawy, nadzieje, szóstka mieczy. Miecze to myśli, wspomnienia, przemyślenia, słowa, decyzje. No czy wszystko pójdzie we właściwym kierunku? Czy teraz ta przyszłość jest dla Was świetlana, tak? Czy będę mógł się przeprowadzić? Czy będę mógł wyjechać? Przenieść się do lepszej firmy? Poprawić ogólnie swoją sytuację? I pójść swoją drogą bez jakichś tutaj ogonów i cieni z przeszłości. Koniec miesiąca, dwa kielichy, czyli tak jak powiedziałam, dwa kielichy to jest przede wszystkim świetne porozumienie, więc koziorożec jest bardzo zadowolony z obrotu spraw, czy to praca, czy kredyty, czy jakieś umowy, tak, jakieś wyroki. No może być też tak, że ktoś zaproponuje strona przeciwna ugodę i przedstawi takie warunki, które koziorożcowi będą bardzo odpowiadać.
Więc tutaj widzę takie porozumienie stron, dobre spotkanie z przyjaciółmi, ze znajomymi, partnerstwo biznesowe, tak? Tutaj naprawdę fajne porozumienie, no ale przede wszystkim przyjaźń, miłość, szczęśliwy, zakochany związek. Szczęśliwy, zakochany związek. Koziorożec jest zakochany, z wzajemnością. No i te okowy tutaj puszczają, kochani. Tutaj jest też na tej karcie pokazane przywiązanie, czyli taka bratnia dusza, która jest obok, na dobre i na złe, która jako jedyna mnie rozumie. Rozumie, co koziorożec przeszedł, co czuje, jak kocha. Po prostu zna koziorożca. No, kochani, bardzo ładna karta. Niektóre koziorożce w listopadzie poznają miłość swojego życia. W niektórych związkach te uczucia od połowy już listopada naprawdę się wzmocnią. No, koziorożec zacznie pokazywać, jak bardzo mu zależy, jak bardzo kocha, jak bardzo jest szczęśliwy, bo odpuszczą, tutaj mówię, jakieś cienie przeszłości. No i oczywiście szczęście, zadowolenie, jeżeli chodzi o pracę, wszelkiego rodzaju porozumienia, dobre rozmowy, dobre negocjacje. No dwójka to jest takie emocjonalne porozumienie z drugą osobą. Nadajemy na tej samej fali, rozumiemy się, umiemy rozmawiać o uczuciach, być może wspólna pasja jakaś nas łączy, zamiłowanie do czegoś, tak? Bardzo ładnie. Nawet nie chcę tutaj kart dopowiadać, może dopowiem tylko. No i ta sytuacja może dotyczyć, tak jak powiedziałam, ryby, skorpiona bądź raka, ale niekoniecznie. Wieża. Dlaczego jest wieża? No, bo tu mamy rycerza mieczy, kochani. Jakieś wiadomości, słowa, wypowiedź wodnika, bliźniaka bądź wagi mogą wprawić w osłupienie tutaj jakąś osobę z zewnątrz. To może być też prawnik, jeżeli chodzi o sprawę sądową, jakiś urzędnik, a może chodzi o waszego partnera, moje kochane koziorożce, nie wiem, ale tutaj... No, zaskoczycie, zwłaszcza jakichś swoich wrogów, osoby, z którymi macie napięku i wreszcie sprawa się wyjaśni. No dobrze, to by było na tyle. Kochani, życzę wam wszystkim, żeby jak najbardziej tutaj się to czytanie spełniło, bo naprawdę macie dobre karty. Najważniejsze, że jakieś przygnębienie i smutne historie idą sobie już w niepamięć. Jeszcze powiem jedną rzecz, kochani. Jeżeli w niektórych związkach w przeszłości wydarzyło się jakieś kłamstwo, zdrada, manipulacja bądź toksyczna relacja, gdzie przez partnera cierpieliście, uwalniacie się od tego. I teraz tak, jedni wybaczą, wspaniałomyślnie przyjmą skruszonego partnera bądź partnerkę jeszcze raz do życia rodzinnego, spróbujecie jeszcze raz. Wybaczycie, inni dla dobra dzieci, rodziny nie będą chcieli już do tego wracać i być może ułożą sobie życie z kimś nowym. No i oczywiście niektóre koziorożce staną na ślubnym kobiercu i tego wam, kochani, bardzo, bardzo serdecznie życzę. Zobaczmy, jaka afirmacja dla was. I powrót do zdrowia, tak? Już mówiłam, zwłaszcza po jakimś takim no, trudnym okresie, nerwica, uzależnienia, jakieś stany lękowe, depresyjne, tak? Powrót całkowity do zdrowia i tutaj naprawdę rodzina będzie z was dumna. Zobaczcie, kochani, jaka piękna afirmacja. Życie mnie wspiera. Kolor zielony, kolor nadziei. Życie stworzyło mnie, by obdarzyć spełnieniem. Ufam życiu, a ono wspiera mnie na każdym kroku. Czuję się bezpiecznie. Król Kielichów też mówi, że masz się czuć bezpiecznie,
masz wsparcie w postaci osób, które Cię wspierają, kochają, dbają o Ciebie i troszczą się o Ciebie, koziorożcu. Doceń to. I co aniołki na zakończenie nam powiedzą? Po pierwsze, koziorożcu, zobacz, jesteś liderem, wygrywasz coś, czyli tutaj naprawdę koziorożce niektóre, które zmagają się z jakimiś trudnymi rozprawami sądowymi, urzędowymi, jakimiś kontrolami, coś, co wiele stresu od dawien dawna Wam przyniosło, wygrywacie. Wzbogacasz życie swoją osobą jako lider, jako osoba, która wygrała, wygrała jakąś trudną sprawę. Jesteś pierwszy w koziorożcu. Ty zawsze jesteś na pierwszym miejscu. Przede wszystkim sam dla siebie, więc stawiaj na siebie, nigdy nie odpuszczaj. Walcz o życie, o marzenia, o związek. Nie pozwól, żeby ktoś Cię zrzucił tutaj, z tego miejsca. Żeby ktoś za Ciebie stanął na tym podium. Nie pozwól na to. Ale piękne czytanie. Bardzo się cieszę, kochani, bo ja wiem, że u Was tam nieraz jest różnie. No bardzo się cieszę. Oby się spełniło. Pamiętajcie, że czytanie jest ogólne, nie dla wszystkich. Każdy z Was ma inną historię życiową. Dodatkowo odsłuchajcie sobie film ze swoim znakiem ascendentalnym. I cóż, życzę Wam wspaniałego, udanego listopada. Dużo nadziei, miłości, wiary w siebie i pozytywnej energii. Trzymam kciuki, na pewno wszystko się uda. Osoby, które jeszcze nie obejrzały czytań rocznych na 2022 rok, odsyłam na mój kanał, kliknijcie sobie tam u góry playlista. Otworzy Wam się tematycznie, musicie sobie poszukać, tak? Czytania na rok 2022 i tam macie już filmy dla wszystkich 12 znaków zodiaku, więc odsyłam, żebyście sobie obejrzeli i swój znak główny słoneczny i ascendentalny. Pamiętajcie, że nieraz ascendent bardziej dominuje w naszym życiu, w naszej przestrzeni. Czasami tak bywa, więc warto brać pod uwagę wskazówki i z jednego, i z drugiego filmu. Wszystkiego dobrego, kochani. Jeszcze raz pozdrawiam, dziękuję za uwagę i do kolejnego razu.